Siema, no nie zawdziano, z tej strony oczywiście Kazumi i witam was w filmie, w którym przedstawię wam projekt hodowli koni w Star Stable Online. Jeśli jesteście zainteresowani, to koniecznie zostańcie do końca materiału, a więc zapraszam do oglądania. Teraz wyświetlę wam listę ostatnich moich 5 subskrybentów i jeśli chcecie się tutaj pojawić, to koniecznie zostawcie suba. Ogólnie chcę wam powiedzieć krótko i na temat, co konkretnie będzie i tak dalej, bez przedłużania. Ogólnie na Instagramie znalazłam właśnie taki wpis pewnej Game Master Kiry, która napisała co nieco właśnie o tej hodowli. Jest to artystka, Lotta, która ogłosiła, że zaczną przyglądać się hodowli koni w SSO. Jest również twórcą jednego z shaderów i jedną z osób właśnie, która kieruje się rozwojem hodowli w SSO i stara się nad jej rzeczywistością. Jak wiecie, jest to jedna z najbardziej pożądanych funkcji w naszej pikselowej grze, ale również są negatywne opinie ze strony graczy. Ogólnym powodem tego projektu jest to, aby zapewnić tworzenie ulubionych umaszczeń, a nie zmuszanie i płacenie za niechciane, losowo generowane konie. Oczywiście najważniejsze też jest to, w jaki sposób to będzie, by nie było żadnego tutaj hazardu. Ogólnie SSO w tej chwili jest ograniczona do 7 maści dla każdej rasy. I właśnie to Lotta chciałaby zmienić. I chce stworzyć zabawny, wciągający i edukacyjny system hodowli, ponieważ uważa, że nauka o genach jest fascynująca. A także chce sprawić, by nasze konie były wyjątkowe i różne od siebie. Tak jak jest to w prawdziwym życiu. Lotta również tutaj zadała takie dwa bardzo ważne pytania, czyli czym chciałbyś, aby była hodowla w SSO? Oraz na podstawie waszych doświadczeń z innych gier z hodowlą koni, czego chcielibyście, abyśmy uniknęli? Tutaj wam podrzucę na Instagramie właśnie ten post, w którym pewnie dużo też graczy właśnie odpowiedziało na te dwa pytania. Jeśli chcecie, to również właśnie na nie możecie odpowiedzieć, aby podzielić się opiniami, bo ona jest bardzo ważna, a autorka chce jak najwięcej, bo stara się zrozumieć to, co chcieliby gracze. No i oczywiście pamiętajcie, że są to tylko projekty, obrazy, które są pracą w toku, a nie produktem końcowym. Nie są oczywiście one dopracowane, zwłaszcza jak zwykłe maści. Także jest to projekt, który prawdopodobnie może się pojawić, ale o tym jeszcze żadnych informacji nie mamy. Także jeśli jakiekolwiek informacje się o tym pojawią, oczywiście na moim kanale pojawi się o tym filmik. Także bądźcie zawsze na bieżąco, a wszystkiego się dowiecie. Także co, z mojego materiału to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik jak najbardziej wam się podobał. Zostawcie komentarz na temat właśnie tych własnych umaszczeń, ogólnie właśnie hodowli koni. Uważam, że to jest ogólnie bardzo fajny pomysł, żeby właśnie stworzyć coś, co nam się podoba, a nie kupywać to, co po prostu jest. Może to mieć oczywiście swoje plusy, jak i minusy, ale podzielcie się swoją opinią oczywiście w komentarzu. Nie zapomnijcie o łapeczce w górę, subskrypcji, jeśli jeszcze mi nie subskrybujecie, to koniecznie zasubujcie, bo naprawdę warto. I nie zapomnijcie o dzwoneczku, żeby być właśnie na bieżąco z moimi materiałami. Także trzymajcie się i do następnego.